No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie, Szeweral z tej strony, Redfall na moim kanale, kolejny odcinek po drobnej przerwie, 7 odcinków, tak jak mówiliśmy, było nagrane, gdzieś tam sobie odpoczęliśmy od tej gry, graliśmy na luzie, nagrywaliśmy już dzisiaj jeden odcinek, niestety wywaliło mi kompa i plik uległ degradacji. Także już wam pokażę, czym to skutkuje. Skutkuje to tym, że misję podtrzymywanie nadziei i 15 minut nagrywania mamy w dupę. No ale dobra, trudno. Zobaczycie to sobie, jeżeli ktoś jest, kto lubi w ogóle tą grę, to sobie zobaczy niestety u kogoś innego, bo nie można powtarzać misji, chyba że kiedyś też zrobimy... Nie, no nie zrobimy tak, bo nawet nie jesteśmy u mnie na sejwie w tym samym miejscu. Ale mamy nadzieję, że następne uda się ogarnąć szybciej. Dobra, jedni z nas zadanie, tak? Tak, po kolei. No, jest ze mną speaker, tak swoją drogą, także witam cię, speaker. Bez dwóch zdań. Jeden z kultystów się wygadał. Najwyraźniej to zdrada Boga, za którego krwawy tom się uważa. Nazywał się Thomas Kilder. Spec od mózgów. Eivum dało mu wszystko, czego chciał. Siedział w domu i otwierał drzwi do miejsc, których nie powinno być. Prawie jakby tworzył własne światy. Jak te gniazda, albo siedziba człowieka widmo. Na pewno ma jakąś przydatną pamiątkę. Jego kult zaszył się gdzieś w Burial Point. Sama nazwa ponuro się kojarzy. Szlak. Nie ma wyjścia, trzeba tam wjechać z kopa. Myśleliśmy, że tak zrobimy, aż zjawił się krwawy Tom i kazał postąpić inaczej. Dobra, i gdzie my mamy ten? Zabezpieczoną kryjówkę. What? Ty nic mi nie zaznaczyło? Spotkaj się z posłańcem. A dobra, pewnie musimy. Ty, jakieś dwa zadania mamy na górze, wiesz? 209 metrów mamy, tutaj coś. Dobra. Na górze. Ja nie widzę żadnych zadań na górze. Chodź. Tu mamy dwa zadania, misje poboczne, dwie misje poboczne nawet bym powiedział. Chciałaś się ze mną widzieć, Connie? Hej, Lawrence. Tak tylko się upewniam, czy wszystko w porządku. Jest w porządku. Nie wydaje mi się, mój drogi. Robisz dla nas wiele, ale sam trzymasz się z boku. Chcę wiedzieć, czy robisz to z własnej woli. Nie wiem, ja chyba tu nie pasuję, Connie. A czemu tak mówisz? Byłem w Twin Tree. Pracowałem tam. Widziałem, co się działo, że coś jest nie tak. Teraz nie wiem, czy im przerwać, czy nie. Nic nie zrobiłem. Nie wiem też. Chyba skończyli. Nie zasługuję, by tu być. O, jest. Lawrence, nie mów tak. Nikt tak nie myśli. Zwłaszcza po tym, co zrobiłeś dla Anny. Myślą. Wiem to. Tylko nikt tego... Boże, człowieku! Myślisz, no że tego nie powiedziała? O, proszę. Jakie to słodkie. Chcę, żeby wszyscy czuli się tu bezpiecznie. Tak, ty też. Poza tym jest lekarzem, to musi być tutaj. Moja wina. Lawrence, to nie jest sprawa osobista. Każdy ma coś, czego żałuje. Dręczy mnie, że nie mogłam uratować mamy. Ja... Connie, tak mi przykro. No i teraz mam nad nim wykrzyknik. Tak. Pamiętasz, Lawrence? Dobra. Bierzemy. Chłopie, jak jesteś... Czy mógłbym poprosić o drobną przysługę? Obserwację ptaków. Problem, oczywiście. Czego, pogięło? Tu wampiry latają, a nie ptaki. Parę miesięcy przed tym wszystkim. I nie miałem kiedy. Kochała ptaki. Nauczyła mnie je kochać. Miała książkę. Taki poradnik. Kiedy umarła, chciałem, aby więcej osób zainteresowało się tu ptakami. I umieściłem książkę w małym klubie książki w Brighton Bay. Musiałem zostawić wiele rzeczy, kiedy sprawy przybrały taki obrót. Jakbyście ją znaleźli, chciałbym ją dostać z powrotem. Dobra, przy okazji. Oczywiście. To nie problem.
Proszę. Dobra, to nie ma problemu przy okazji. Czy jest coś, w czym mógłbym Wiem, pomóc? Że będziecie ostrożni. Dobra, czekaj, ale to były tak, to były... Ja miałem tu dwa wykrzykniki. A ja w ogóle nie miałem żadnego, tak powiem ci szczerze. Dobra, na razie to jedno, idziemy na główną. Choć poszukamy tego posłańca krwawego Toma. Znaczy, no on jest tutaj 40 metrów niżej. No tu, no, na zewnątrz pewnie. No. Ciekawa misja. Także... Rubaki zakopujące się w martwych rzeczach. Bezbronne i śmiele. Nie chcecie doznać oświecenia? Teraz zobacz, gdzie mamy iść. Ja pierdziel. Prawdy, którą stworzyłem. Obozowisko Balduel. Na razie gada. Jego ambicje były mizerne. Jak zobaczycie, co mamy, to też tego zapragniecie. Moi wyznawcy gromadzą się w obozowisku. Przyjmą was. Ja was przyjmę. Czyli mamy to obozowisko. Proszę was ponad wszystko. Obozowisko rozpierdzielić. Ja podziękuję. Raz się już nabrałem na te bzdury, wstępując do wojska. Mimo Dobra, wszystko to... możemy udawać, że rozważamy jego propozycję. Możemy po drodze to książkę zrobić, bo mam po drodze, zobacz. Dobra, gdzie my jesteśmy? My jesteśmy tu, a mamy iść tak, mamy iść... Dobra, to ja zaznaczam książkę. No i idziemy na książkę. Zrobimy książkę, bo ona po drodze, nie? Dobra. Się od siebie oddalamy. Ja zaznaczam książkę, a ten... A później się ogarnie dalej. No, gra, też mówiliśmy w poprzednim, znaczy przy poprzedniej próbie nagrania odcinka, że gra hejtowana, ale nam się akurat podoba, bo to jest taka luźna gierka, to, w której, przy której można sobie pograć. Zasłona działa. Coś nadciąga. Lepiej uciekaj. Tylko nie mówimy, że nam się podoba stan techniczny tej gry, tylko ogólnie tak to we dwóch, jak się gra, to jest bardzo całkiem przyjemnie, dla nas przynajmniej. Tak. Jest hejtowana tak, jak powinna być i to jest dobre, ale gra się przyjemnie, no. Poza tymi właśnie takimi głupimi rzeczami, które powodują, że później... To koniec. Załatwiliśmy ich. Nie wiadomo dlaczego są problemy, nie? Najlepszym przykładem na ten moment jest przynajmniej, o tak, nie za tą cenę, chociaż też po ceny samej gry. Ostatnio słyszałem taką fajną, to jest słuszne określenie, bo ktoś mi napisał, że tą grę nie kupuje się dla, w sensie tak za pełną cenę, tylko to jest typowy X dla Microsoftu, nie? Czy X dla Microsoftu. Znaczy, no tak, na ekskluzyw Microsoftu. A jeżeli mowa o ekskluzywie... O, czekajcie chwilę. Jeżeli mowa o ekskluzywie dla Microsoftu, to nie można nie wspomnieć o tym, że to jest kwestia posiadania Xbox tego, Game Passa, nie? Ja bym się z tym do końca nie zgodził. Bo jest troszkę w tym racji. Exclusive to jest exclusive, nie? A Game Pass to jest Game Pass. Nie każdy, kto ma Xboxa czy komputer, ma Game Passa, tak? To równie dobrze mógłbym powiedzieć, że wszystkie ekskluzywy Sony to jest to, że będą później w tym w plusie, tak? Za jakiś czas Sonowym. Przecież to jest podobne do Game Passa. No, dla mnie nie. Jeżeli ktoś chce, to kupi za pełną cenę, a nie będzie kupował Game Passa, tak? No, jedno z drugim się gryzie, nie, uważam. Gra jest w normalnej sprzedaży i cena jest taka, jaka jest. I uważam, że jest za tą cenę bym w życiu jej nie kupił. Nie, a to, w ogóle można nie ma sensu. Kupić, a że można, jest możliwość, nawet za te 60 zł normalnej ceny Game Passa, też bym się pewnie zastanawiał. A to, że można kupić różne promocyjne ceny Game Passa jeszcze, bo to już zaczyna Microsoft kończyć z tym, tak mówili, ale na chwilę obecną jeszcze można kupić, dlatego kupiłem i ją ogrywam, nie?
No tak, no bo to wiadomo, no to całkowicie inaczej się za 20 parę złotych na miesiąc grę kupuje, aniżeli wydaje się pieniądze jakieś grube na nie, nie? Dobra, gdzie ty w ogóle jesteś? A ty jesteś tam. Ja tutaj idę po drodze i nie chcę mi się z nimi strzelać. No ja też poszedłem tutaj już, nawet nie ten. Dlatego to tak wygląda, nie? To ktoś cię chyba... Nie można abonamentu, bo nie ma nikogo, idziemy. Komu? No tamtym. No. No, nie można abonamentu gdzieś tam mylić z gromnie, no bo to takie moje zdanie tylko, nie? Mm. Także nie zgadzam się z tym całkowicie, że ekskluzyw to jest Game Pass. No, to też można powiedzieć, że ekskluzyw na Sony to jest plus, nie? Sonowy, no. Mm-hmm. Czy wiesz, to jest kwestia tego, co artykuły sportowe, to chyba gdzieś tutaj. Wszystko no, tego, kto tak naprawdę i co uważa za normalność, nie? Odkrytą no. Wskazówkę. Książka może nadal być w pobliżu. No ja też takie coś znalazłem. No ja jestem tutaj w sklepie sportowym, zobaczymy. Nie boisz ale... się, że twoi widzowie uważają cię za kolejnego krytyna, wszystko ten jakimiś zmyślonymi bzdurami? Kwestią tego, co jest do ciebie normalne, nie? To jest tak samo jak... To mnie akurat... O, lista upolowanych ptaków. Zebrane notatkę. Ale niektórzy i tak się z ciebie nabijają. I odzyskałeś... Mają cię dobra. Za kogoś, kim nie jesteś. No, to jest tak samo jak ja nie mogę na przykład zrozumieć, jak ludzie... Znalazłeś już książkę o ptakach. Tak? Tak. Nie wiem, znalazłem jakąś notatkę, listę upolowanych ptaków, to było? Tak, że most w Blackwell, Brinkton. Brinkton Bay. Bo ja tu znalazłem to i od razu mnie wampir zaatakował, także nie wiem, nie czytałem. Mamy tak, książki. Mamy dwie opcje. Most w Brinkton na żółto i mamy obozowisko tam wyżej, nie? A, bo my mamy dwie poboczne, zaginiony oddział. No mamy dwie jakieś, to pewnie z tej pierwszej rozmowy jeszcze. Mhm. Ja bym poszedł na to, gdzie my w ogóle jesteśmy i co my mamy. Ja bym poszedł na to główne, to obozowisko Bladel. Dobra, okej, no to idziemy tam. Bladewell, czy jak to tam się zwało. Dobra, zaznaczyłem. Pójdziemy na tą gównianą misję, a jak skończymy gównianą, możemy wracać przez poboczną i tak będzie zamknięte. Dobra, kółko. Git. Może tak być. Jeśli ktoś zginie, cała reszta ma kłopoty. No, czekaj, ja zabłądziłem na chwilkę, muszę cię dogonić. Mhm. No i tak samo jak nie mogę na przykład zrozumieć jak... No właśnie. Taki paradoks. Nie mogę zrozumieć ludzi, którzy nie potrafią zrozumieć, że ktoś może mieć inne zdanie. W sensie... No. I teraz do czego dążę? Speaker lubi fasolkę. Ja lubię brukselkę. Ja nie lubię fasolki, speaker nie lubi brukselki. I się pozabijamy. Co? To jest speakera, to są speakera usta, to jest speakera żołądek. Co mnie interesuje, nie wiem, co mi przeszkadza, że on lubi coś innego. Okej, spoko, lubisz fasolkę, bo, nie wiem, bo ma błonnik. Teraz bardzo uproszczę to do wnioski będą bezsensowne, ale po prostu chodzi o to, żebyście skumali, o co chodzi. Tak jak zawsze. Tak jak zawsze, wiesz. Ma błonnik, a ja lubię na przykład brukselkę, bo ma żelazo w sobie. No i teraz speaker nie lubi żelaza, bo żelazo w innej formie przyjmuje, a ja nie on lubię... On na złom oddaje. Tak. No... Nie, po prostu, no nie jestem w stanie tego ogarnąć, dlaczego ktoś nie może zrozumieć, że człowiek może mieć inne zdanie, nie? Piątka krwawego Toma powinna być gdzieś na terenie obozowiska. Tu jest dużo tych wampirków. Znika. Krwawy Tom osiągnął transcendencję. Nic cię nie wstrzyma. Nie ciesz się zbytnio. Może właśnie tam znajdziemy pamiątkę krwawego Toma. Dobra. No, także nie mogę... O, proszę, jak się jest tekstury... Coś, nie idzie? Ty, ale tu się fajnie tekstury nie wczytały. Chamstwo. Poleciał między... No kurde, zabije mnie.
Uważaj, bo jest następny. Możesz go bić. Znajdę dziś kogoś. No, także co mnie interesuje, że ktoś ma inne zdanie. No, niech sobie ma. Niech sobie ma. A kurde, tak samo jest właśnie... tak samo jest właśnie z tą normalnością. No, dla jednego normalne będzie to, że kupowanie gier, powiedzmy, dla singla. Inni będą kupować... Czekaj, dobrze idziemy? A, czekaj, to już ogarnęliśmy. Tak, obozowisko bladłe, w jaką miejsce poszukaj pamiątki Toma na terenie obozowiska teraz mamy. Czyli musimy tutaj się przejść jakieś pamiątki. Ja mam jakieś obniż metafizyczne drzwi na dźwigu. Czekaj. To co ty masz za ten... No masz no ja misję. Patrzę... No misję. Pierwsze, jedni z nas. Tak, obniż metafizyczne drzwi zawieszone na dźwigu. No tak, no ale ja czytałem opis, nie? No to też. No to nie, to mnie cele. To obniż. Mnie cele interesują, mnie ten. No tylko gdzieś trzeba obniżyć. Gdzie jest ten dźwig? Tutaj. No tu jest, tylko jak go obniżyć, to ja nie wiem. A ja wiem. Tu patrz. Kontroler dźwigu. A to jak wiesz, to obniż. Na posterunku. Weź kontroler dźwigu od kostel na posterunku. Czyli no, tam. To super, no. Czyli posterunek tu. Czekaj, bo są dwa te. Weź jeden swój znacznik, co? O, tu. Już jest. Mhm. Nie zrealizowaliśmy podejścia od głównej bramy. Weszliśmy od tyłu, ale to nic. Wstąpić do mojego umysłu. Co tak stękasz? A, bo mnie coś zaatakowało. No, także wiecie. A tędy nie wejdę, tędy? Może tu wejdziemy boczkiem, wiesz? No, także spiki, wiesz, to pewnie kwestia tego, co ten ktoś miał w głowie pod kątem normalności na przykład, nie? No bo dla niego mogło... Nie, ja na przykład, wiesz, nie neguję tego, jeżeli ktoś tak uważa, bo nie, no kupuje po prostu powiedziałeś, że tak, się nie zgadza, nie? Ale ja też, ja wiesz, się nie zgadzam do końca z takim generalizowaniem, nie? Bo jeżeli ktoś kupuje cały... Ale ciebie wrzuca w tekstury. No i jeżeli, wiesz, jeżeli jak reaguje? Ktoś kupuje Game Passa cały czas i ten to może tak uważać, ale ja nie kupując cały czas Game Passa i nie używając tego, to się z tym nie zgodzam, nie? Po prostu nie lubię takiego generalizowania, bo jeżeli ktoś... No, wiesz o co chodzi, nie? Bo się zabudałem. Nie każdy tego Game Passa na bieżąco kupuje żeby oglądać, tak? To... I nie każdy, kto... Nie zgadzam się z tym, że ekskluzywy, to musisz mieć Game Passa, nie? Bo nie musisz. Ty, bo mnie kultysta od tyłu zaszedł, stary. Oni nie zadają wiem, ten... No na dole. W budynku. Zadają większe obrażenia, bo to widać. No zadają. Uważaj, bo idą. Tam do ciebie dojść jakoś. Dużo ich tam w środku u ciebie? No. Strzelam. Ale ja zaraz zginę w ogóle, nie. Także dobra, nie żyję. Ja już jestem przy tobie. No to już próżno. Nie gin. No ginę, no co ja ci poradzę, no skończy mi się czas. Zrób tak, żeby nie ginąć, no. Nie umiesz? Nie. Dobra, uzupełniony ten. A to czekaj, gdzie ja jestem? Nie wiem, gdzie ja jestem. Nie wiem. A, jestem blisko, dobra. No, także tak to wygląda. Tak to wygląda. No, także... Szkoda trochę tej gry, powiem ci. Szkoda. Szkoda, bo ona ma potencjał ogólnie rzecz biorąc. Można by było naprawdę bardzo fajnie pograć, kurde. Dobra, trzeba teraz znaleźć, bo ja już tu ich chyba pozabijałem, wiesz? Tak ogólnie rzecz biorąc, bo jest cisza.
Może jeszcze jakiś się trafi, ale nie mówię, że wszystkich, ale... Mhm. Nie wiem. Tylko... God damn it. O! No czy ja tu wskoczę, czy mnie zaraz zczyści? No tu mógł się podciągnąć, tu się nie podciągnie. No zaraz naprawdę mnie. O kurde, do jakiejś piwnicy wlazło. Ludzie, trzymajcie mnie. O kurde, gdzie jest, są drzwi? Dobra, leżę. Kurde. No, tam są ziomki, które kładą mi to nie, naprawdę mocno. Nie, krwiopiję i to chyba ze 4 czy 5 mi opadły krwiowory. I ten, i pierdzielone drzwi mi się zamknęły i nie mogłem otworzyć. Żeby uciec przed nimi, bo nie było, na schodach byłem. Daleko jesteś? No nie no, daleko. Muszę wejść daleko, no. Ja już ginę, dobra, to teraz ja będę się... Ale mnie opadły, nie spodziewałem się, że drzwi się zamkną, bo tak to bym uciekł, nie? Ja wiesz, na schodach w wąskim przejściu to mogę sobie... No dobra, ale to co, to się te drzwi nie mogły otworzyć, czy co? Wlazłem do piwnicy, zszedłem na schody, wąski korytarz, nie? I na dole były chyba 4 czy 5 tych krwiopijów, wiesz, tych takich wybuchających. No dobra, no wiem, no. I poszły we mnie, ja się odwróciłem, chciałem uciec, ale drzwi były zamknięte, nie spodziewałem się w ogóle, że one będą zamknięte, od tego trzeba zacząć, rozumiesz? To co, nie zanim mogę otworzyłem... Się... zanim, dobra, okej, okay, no to... One już powybuchały mnie ze dwa chyba w mur, w ten... Kumam, no. I padłem. Jak kawka. Znikam. No gdzie ja tu mam wejść? No ludzie, nie oszukują mnie, nie mam wejścia tu. Gdyby były drzwi otwarte, to bym sobie uciekł normalnie przy tym. I bardziej strategiczną pozycję, a nie w wąskim korytarzu zajął, nie? No żeż w mordę! Tak, przepraszam, ale... Co? Nic, bo wlazłem na górę i spadłem w dziurę i spadłem na dół z powrotem. Mhm. To wiesz, to trochę denerwuje takie coś, nie? Mhm. Znaczy no mnie tylko denerwuje ten, jak są faktycznie te takie jawne spadki, bo to no jest wkurzające, nie? Ale to jest taka... Zabiłeś tego krwiowora w tej piwnicy tam, czy nie? Tak, jestem opiorny pukiel, wziąłem. Dobra, to ja idę też do góry. Nie wiem, czy ty jesteś tu. Ja jestem już teraz, idę dookoła skały, tutaj już na same wejście do tego, wiesz? Już na tej ścieżce dookoła jestem. Mhm. Do domu samego, już widzę dom. I idę już do piwnicy. Tam już chyba tylko jeden został, z tego co zauważyłem, bo... No tak. Bo tam chyba dwa zabiłem, a jeden mi wybuchł w gębę. Gdzie te zejście było? Tu gdzieś, nie? Nie pamiętasz, gdzie było to zejście? Jak? No przecież jesteśmy nisko. W piwnicy już? A, no tak. No tu masz, tu mi gdzieś pokazuje kontroler, nie? Ale wyżej metr. To w domu. No to czyli niepotrzebnie tutaj ten. Czekaj, wchodzę na górę. No tak, o! A, dobra. Nie, myślałem, że ten, bo to było wcześniej... Oczywiście. Jeszcze wyżej mi pokazuje, czyli kolejne piętro. O Jezu, to właśnie przy tych drzwiach się, o widzisz, w tym korytarzyku mnie dorwały. I tu zlazłem, i tu mnie opadły, i wróciłem, i te drzwi zamknięte, nie? I kurde. Ty mi tak nie wychodź, kur. Jeśli ktoś zginie, cała reszta... Co jest? Razem. No co tu było? Nie wiem, pewnie jakiś ten. No nic nie było koło mnie. Znikam. A, ogień może. Tabliczkę znalazłem. Wykluczenie Marii Kala. Ring. Dobra, tam 23 metry. No to pewnie tutaj za drzwiami.
zabarykadowany. Wycofuję się. Chodzi o strażniczkę dzwonka? Masz, otworzyłem ci drzwi. A ja chciałem... A, bo ty tutaj jest ta, nie będę jej wybuchał. To idę bez drzwi. Ja ci drzwi otworzyłem. A ja to mogę wchodzić, wiesz. No wiem. Dobra, elegancko. Bierzemy to? A, torba. Ono pozwoli opuścić drzwi i wejść do środka. Ja nie chcę mieć tego. Jest tutaj. Na biurku. Tu jest, tu. Wziąłem. Ale tutaj jeszcze tutaj możemy ten. Zabić ją. Nie chcę umierać. Może być. Nie może być. No co, tylko ją zabiłem i co? No. Myślałem, no i teraz możemy być. Wrócić do dźwigu, nie? Fajnie. Jestem bardzo z tego powodu szczęśliwy. Ale wiesz, co mnie dziwi? Dlaczego mi się ten dźwig tak jakby nie zaznacza, nie? Dlaczego? No ja go jest nie widzę teraz. Żółte kółko tam jest, bo tam musisz wrócić w ten rejon. No tak, ale... A no tak, teoretycznie go widać stąd. Nie było czasem tak, jak ostatnio graliśmy, że mimo wszystko non-stop była misja podświetlona? Nie pamiętam, wiesz? Też nie pamiętam, bo trochę... Ale było momentami, że takie tylko te żółte kółka, że żółte... O, po forestowemu się dobrze zeszło. Żółte kółka były tak jak w tym, rejony tylko zaznaczone, że coś musi znaleźć tam. Odbywa się transcendencja. Tylko wiesz, tutaj co, misja to jest inaczej, nie? To też trzeba wziąć pod uwagę. No dobra, ja poczekam na ciebie. To ja chyba jeszcze sobie uzupełnię zapasy medyczne. To ja akurat wejdę do tego, ogarnę ten ekwipunek. Ci podleczyłem. Dobra. I może ja coś mam, jakieś... Tam jest G. O, proszę, jak się fajnie tekstury nie wczytały. Kurki, to jest po prostu... Dzikie. Masakra. Moi drodzy, jako że 27 minut się zbliża odcinka, no my lada moment kończymy, ale teraz tak, następny odcinek, nie jestem w stanie wam powiedzieć, kiedy będzie, ponieważ nie wiem, czy nagramy na przykład 2 odcinki, 5 odcinków, cholera wie. Na razie plan jest taki, że mamy ten jeden odcinek, o 12.30 planujemy przerwę, więc nie zdążymy drugiego nagrać. Znaczy możesz już ten. Możesz już na zdrówko. Możesz już tutaj... Ale... Na to nic nie mówiłem, bo mnie coś zapowietrzyło strasznie. Przepraszam bardzo wszystkich. No i ten. Po prostu może w poniedziałek sobie nagramy jeszcze jeden, ale Redfall to będzie taka seria też jak Sons of the Forest, nie? Czyli że będzie co kilka dni być może odcinek, nie? Tak, aby urozmaicić troszkę content na kanale, nie? Tym bardziej, że tutaj się lepiej strzela, aniżeli na przykład GTA 5, nie? Przynajmniej ja tak mam. Za tych drzwi może wyleźć dosłownie wszystko. Uwaga, otwieramy. Czekaj. A to psychiczne przejście znowu. A co to jest za klef ofiarna branki? Nie wiem. Jakbym wiedział, to bym ci powiedział. Ale wydaje mi się, że to będzie, zostaną te drzwi i one będą stan gotowości. No spoko, chodź. Że one będą jakieś, wiesz, piłbziu, nie? To będzie coś podobnego z tymi chyba, z tymi lalkami, co było, wiesz? Pewnie tak. Zaraz zobaczymy. Przegrupujmy się. O, yes. Bardziej mi to gniazdo przypomina. A mnie w ogóle martwi, że tam jest mowa o psychicznym tomie. O krwawym tomie.
Czy my czasem nie idziemy już na jakąś tą? Krwawego Toma zabić? Może idziemy. Jak będzie trzeba, to go zabijemy, nie? Hmm. Albo on nas zabije. Co jest bardziej prawdopodobne z naszymi, z moimi umiejętnościami. Nie, no z naszymi. A tam co jest? Nic cię nie powstrzyma. Wytrych tu był. Na dole są wampiry, albo wampiry zabijamy i idziemy dalej, albo nie zabijamy wampirów i też idziemy dalej. To idziemy dalej, czy zabijamy? Dobra, zabijamy. Czekaj, ja wezmę ten, kołkownicę. O, trzy wampiry. Widzę cię. Przestań! No, walą mocno. Tak lepiej. Zabię się! Ale zabiliśmy? No, kurde, wlazłem w jakieś... Dobra, udało się. Chodź ten, o właśnie. Poślij za to do diabła. Wiesz co, ten ultrafiolet, to ja się mogę tym bawić jak u wilka ten. Jak jest jeden i ten tutaj to albo jak jest daje. Jeden, no. On bardzo słabo daje, to prawda. Dobra, no, wezmę to, mam leczyć. Tak, mam jedno tylko tą apteczkę. Nie, trzy mi jeszcze zostały, ale... Te kołki to też są tak mogę ci z tym wspaniałe. O, zapasy ty. Medyczne tutaj były. Spiki, czekaj. 32 minuty. Dobra, moi drodzy, zakończymy ten odcinek. Wiem, że to trochę tak w połowie misji, ale spoko. Przynajmniej mamy pewność, że ten odcinek powstanie. Także mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam też na inne serie na moim kanale. Outlast Trials. Plague Tale Requiem. GTA 5. Jest co oglądać. I co, Spiki? Widzimy się w następnym odcinku, nie? Za kilka dni.